Wymienioną sobotę doszło do tragicznego zdarzenia w suwalskim akwaparku. Śledczy od kilku dni ustalają faktyczny przebieg zdarzeń, które doprowadziły do śmierci 65-letniego mężczyzny, korzystającego z infrastruktury obiektu przy Jana Pawła II. Jak nas poinformowała prowadząca postępowanie, prokurator Krystyna Szóstka, w minioną sobotę w godzinach porannych doszło do zasłabnięcia 65-letniego mężczyzny. Wezwane służby ratunkowe zabrały go z obiektu i przewiozły do suwalskiego szpitala, jednak tam mężczyzna zmarł. Śledcza, choć już dysponuje zapisami monitoringu, nie wyjawia, czy mężczyzna zasłabł w niecce basenowej czy w innym miejscu, wyjaśniając, że wciąż jest to okolicznością wymagającą wyjaśnienia. Informuje jednak, że zawiadomienie o zdarzeniu w poniedziałek 11 kwietnia złożył syn mężczyzny. Niezwłocznie wydaliśmy postanowienie o zabezpieczeniu zwłok 65-latka i przekazaniu ich do Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku. Od zarządzającego obiektem zażądano również wydania zapisów monitoringu. Trafił już do naszych rąk i trwa jego drobiazgowa analiza. Na tę chwilę postępowanie toczy się w kierunku czynu określonego w kodeksie karnym jako nieumyślne spowodowanie śmierci. Powiedziała nam w piątek rano prowadząca postępowanie i dodała, że po analizie wciąż gromadzonego materiału dowodowego możliwe będzie ustalenie, czy doszło do niedopełnienia obowiązków przez personel pływalni. Jednym z kluczowych dowodów będą wyniki sekcji, informuje prokurator szóstka. Według najnowszej informacji, którą śledczy otrzymali w piątek po południu, prawdopodobnie przyczyną zgonu mężczyzny był zawał mięśnia sercowego. Wkrótce raport biegłych uzupełniony zostanie o wyniki badań histopatologicznych.